Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na drugim i ostatnim spotkaniu o finansowaniu dla szkół wielokulturowych zorganizowanych przez Fundację EMIG we współpracy z Fundacją CARE oraz Fundacją PCPM. Ja nazywam się Asia Pankowska i mam przyjemność razem z Piotrem Kowalskim dzisiaj dla Państwa powiedzieć kilka słów na temat no właśnie tego finansowania dla szkół wielokulturowych, tego w jaki sposób znajdować środki, w jaki sposób walczyć o środki po to, żeby w tych szkołach wielokulturowych, w szkołach, w których znajdują się dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, było trochę lepiej, trochę łatwiej pracować i żeby wszystkim było przyjemniej, tak górnolotnie powiem. Zanim przejdziemy do sedna spotkania, zanim oddam głównemu tutaj ekspertowi, panu Piotrowi Kowalskiemu, dyrektorowi do szkoły w grupie, to kilka słów wstępu ode mnie, w ogóle jaki jest kontekst, dlaczego my to organizujemy, jakie jest nasze doświadczenie. Więc ja pracuję dla Fundacji EMIG w Zespole Edukacji. Fundacja EMIG to jest fundacja, która już od 2015 roku wspiera osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa i działamy głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż oczywiście są też działania ogólnopolskie i działania takie wykraczające poza to województwo, ale w dużej mierze tutaj się skupiamy, mamy biura w Bydgoszczy i w Toruniu, działamy na terenie całego województwa, więc jeżeli Państwa szkoły są też z tego terenu, to zachęcamy do tego, żeby się do nas odzywać, do współpracy w różnych zakresach, bo działamy oczywiście w temacie edukacji, ale działamy też w tematach integracji, wsparcia osób na rynku pracy, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, wszelkiego wsparcia tak naprawdę takiego, którego potrzebują osoby, które przyjeżdżają do Polski, żeby tutaj się odnaleźć. To może być zarówno pomóc w wypełnianiu dokumentów, jak i to może być bardzo skomplikowana pomoc prawna. Czasami też mamy programy wsparcia finansowego czy rzeczowego, więc wszelkie tego typu kwestie, o których Państwo mogą pomyśleć, jeżeli myślą o wsparciu osób przyjeżdżających do Polski, to w Fundacji EMIG można znaleźć. Działamy od 2015 roku, czyli no już trochę lat, jak na polski sektor, że tak powiem, tych organizacji, no to jesteśmy jedną ze starszych organizacji działających w tym temacie. Postaliśmy też w takim kontekście bardzo specyficznym, że do 2015 roku Polska Akcja Humanitarna wspierała uchodźców, migrantów przebywających do Polski, ale w tamtym 2015 roku zdecydowała się skupić na działaniach poza granicami naszego kraju. I wtedy jakby powstało kilka różnych organizacji w różnych miastach, które przejęły w pewnym sensie te działania. No i właśnie w Kujawsko-Pomorskim była to Fundacja EMIG i od tego czasu działamy tutaj na terenie województwa. Zanim przejdziemy do dalszych rzeczy, mam dwa takie pytania na rozgrzewkę dla Państwa. Bardzo zachęcam do tego, żeby udzielać odpowiedzi na czacie. Jestem ciekawa, jakie Państwo mają intuicje w tym zakresie. Będziemy oczywiście mówić o szkołach, o tych doświadczeniach dzieci przybywających do polskich szkół. Jestem ciekawa, czy mają Państwo wiedzę bądź intuicję, ile było uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji w polskich szkołach w 2009 roku. To już było jakiś czas temu. Jestem ciekawa, czy mają Państwo jakieś, no właśnie, wiedzę albo strzały. Zachęcam, żeby pisać na czacie, jak Państwo myślą, ile to mogło być w 2009 roku, ile było takich uczniów, uczennic. Tutaj widzę odpowiedź 400. Około 1000. Czy tak? 2. 10 100. Różne te strzały, niektóre bliższe, niektóre dalsze. Pokażę już prawidłową odpowiedź, to jest około 9000. Jak widzimy, no, w 2009 roku było to 9000 na terenie całego kraju, niezbyt dużo, ale to też jakiś czas temu już było. A drugie pytanie to jest, jak to wyglądało 10 lat później, czyli w 2019, 10 lat później, ale już nie tak daleko od nas, 4 lata temu. Jak Państwo myślą, jak to się zmieniło w ciągu 10 lat? Ile było tych uczniów uczennic z doświadczeniem migracji w polskich szkołach w 2019? Na terenie całej Polski. 150 tysięcy. 200 tysięcy. Widzimy tu 40 tysięcy, 400 tysięcy. Prawidłowa odpowiedź to jest około 50 tysięcy. Czyli no, znaczny wzrost od 9 tysięcy do 50 w ciągu 10 lat, ale wciąż no
Jest to wzrost duży, ale nie aż taki skok, jaki oczywiście zobaczyliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat w polskich szkołach z powodu agresji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę. Mówię to o tym, żeby wskazać Państwu też to, że oczywiście teraz spotykamy się w kontekście przybywających dzieci z Ukrainy w dużej mierze, ale że to nie jest jedyny kontekst, dlaczego polskie szkoły stają się wielokulturowe. To znaczy, niezależnie od tego procesu, który oczywiście jest ważny, o którym dzisiaj będziemy sporo mówić, no to polskie szkoły stają się coraz bardziej wielokulturowe też z powodu zmieniającej się demografii Polski, coraz więcej przybywających osób z różnych kontekstów migracyjnych i uchodźczych. I warto o tym też myśleć w tym kontekście, że oczywiście to, co teraz państwa szkoły przeszły przez ostatni rok, dwa, to jest ważne doświadczenie nie tylko w kontekście tym jednorazowym, ale że też warto się nastawić na to, że po prostu tych dzieci z różnych krajów, z różnych kontekstów będzie coraz więcej i że po prostu to jest nasza nowa rzeczywistość i te szkoły wielokulturowe po prostu już będą. Nie tylko polsko-ukraińskie dzieci, ale różne kontekste. To też będzie ważne, dlatego że właśnie Państwo myśleli o tym, jak te rozwiązania wpisywać w funkcjonowanie szkoły, nie tylko na teraz, ale po prostu, żeby te szkoły były przygotowane na to, co może się w każdej chwili wydarzyć, przybycie na przykład nowych uczniów z innych krajów, z innych kontekstów. Przechodząc już do kontekstu obecnego, pewnie Państwo sobie zdają sprawę, że obecnie około 200 tysięcy dzieci z Ukrainy jest w polskich szkołach, ale około drugie tyle dzieci z Ukrainy jest w Polsce, ale nie w polskiej szkole. Ta tak zwana specustawa dała możliwość dzieciom z Ukrainy bycia w Polsce, ale pozostawanie w systemie online Ukrainy, w systemie edukacji Ukrainy, więc to powoduje, że około drugie tyle dzieci jest w Polsce, ale nie w polskim systemie edukacji. I to jest też ważna informacja z tego powodu, że mamy takie sygnały idące zarówno z ministerstwa, jak i od różnych organizacji międzynarodowych, które też finansują wsparcie w Polsce dla tych dzieci, dla tych rodzin, że będą w najbliższych miesiącach działania, które będą miały na celu weryfikację tego, czy rzeczywiście te wszystkie dzieci są w systemie online nauki, bo teraz nie mamy niestety takiej pewności. I jeżeli nie są, no to żeby zapewnić to, żeby te dzieci były w jakimś systemie edukacji, w jednym bądź w drugim. Co może spowodować, że mimo tego, że no sama mobilność trochę się już ustabilizowała, oczywiście wciąż są rodziny, które zmieniają swoje miejsce, przyjeżdżają, wyjeżdżają, ale jednak no jest to trochę mniejszy ruch niż rok temu, to może być tak, że pojawi się od września znowu nowa grupa w państwa szkole bądź w ogóle w polskich szkołach wśród tych dzieci, które właśnie nie były w systemie edukacji przez ostatni rok. Dlatego też warto o tym myśleć, że to może tak, nie wiemy oczywiście, jak to się skończy, ale może tak być, że te działania, które ministerstwo i organizacje będą podejmować, spowoduje, że będzie nowa grupa, która dołączy być może w dużych liczbach. To tytułem wstępu i kontekstu. Tak, na czasie się pojawił też głos o tym, że przyjeżdża dużo dzieci z Białorusi. Jak najbardziej, oczywiście zależy też o to się rozkłada różnie geograficznie w różnych miastach, jak najbardziej również z Białorusi, również z innych krajów dzieci się w Polsce pojawiają. W tym kontekście, jeśli chodzi o Polskę i rozwiązania takie formalne, które mamy w ustawodawstwie na temat pomocy, wsparcia tych dzieci, z jednej strony mamy bardzo dużo bardzo dobrych rozwiązań, ale z drugiej strony też mamy takie poczucie jako fundacja, że równocześnie to wsparcie jest i go nie ma. Co mam na myśli to mówiąc? Znaczy, że mamy w ustawodawstwie rozwiązania zatrudniania pomocy nauczyciela, tak zwanej asystentki międzykulturowej, mamy kursy lekcji języka polskiego, mamy zajęcia wyrównawcze, mamy wszystkie te rozwiązania, ale w praktyce wiele szkół zwraca się do takich organizacji jak nasza z prośbą o wsparcie finansowe przy na przykład zatrudnianiu pomocy nauczyciela asystentek międzykulturowych, wielokulturowych. I myślę, że Państwo też jakby no z tego kontekstu, którego się spotykamy, też mają to doświadczenie, że te zatrudnienia właśnie były przez Fundację PCPM, czyli że to było wsparcie organizacji pozarządowych. Tak samo kursy i lekcje języka polskiego, mimo że oczywiście w szkole one mają miejsce i powinny mieć miejsce, to statystyki mówią, że około 50-51% tylko dzieci, które polskiej szkoły się pojawiło, takie lekcje ma. Oczywiście możemy teraz gdybać, na ile to jest kwestia tego, że część ich nie potrzebuje,
Ale na pewno też jest taka sytuacja, że część dzieci ma niewystarczające wsparcie w tych lekcjach języka polskiego, bo też mamy w fundacji organizowane takie kursy i lekcje indywidualne i cały czas mamy więcej chętnych niż możemy przyjąć na te zajęcia. No i też zajęcia wyrównawcze również mogą się odbywać w szkołach, powinny się odbywać w szkołach, ale my też w fundacji cały czas czujemy, że jest niezaspokojona ta potrzeba i zarówno dofinansowujemy w niektórych szkołach takie lekcje, jak i tutaj na terenie fundacji takie lekcje mamy. Zdarzały się też takie sytuacje, że szkoły się zgłaszały po to, żebyśmy zakupili słowniki na egzaminy dla dzieci, żebyśmy wsparli na przykład zakup podręczników, książek dla bibliotek w językach dzieci, które przybywają, czy też no wreszcie wsparcie w postaci szkoleń dla zespołów nauczycielskich, które też wiele organizacji pozarządowych organizuje. Tutaj na czacie pojawił się głos, że dzieci nie chcą uczęszczać na zajęcia i wpisują ich rodzice. To oczywiście różnie bywają powody. Część dzieci rzeczywiście może być tak, że jest przeciążona i już nie ma czasu i energii. Wiemy, że też część dzieci jest zarówno w systemie polskim, jak i ukraińskim online i ta liczba godzin, które w ogóle ma w tygodniu, jest ogromna. To też może się z tym łączyć. Mogą być różne powody. Ale tak, na pewno też mogą być takie decyzje rodziców o wypisaniu. To na pewno są różne indywidualne historie. Dlaczego tak jest, że jest ta pomoc i jej równocześnie nie ma? To są oczywiście jakieś moje przemyślenia i hipotezy z doświadczenia takiej pracy w fundacji, ale wydaje mi się, że składają się na to trzy różne rzeczy. Jedną z tych wpływów to jest to, jak postrzegamy rolę organizacji pozarządowych. To znaczy, oczywiście my jako fundacja chcemy wspierać i jak najbardziej to robimy wtedy, kiedy możemy, w taki sposób też bezpośrednio zatrudniając w szkołach na przykład pomoc nauczyciela, asystentki, ale musimy pamiętać, że no, to jest takie doraźne działanie właśnie w momencie kryzysowym. Idealnie by było, gdybyśmy systemowo jednak byli w stanie to organizować w taki sposób, że jest to systemowo zapewnione, a fundacje działają tylko w momentach kryzysowych, kiedy na przykład właśnie pojawia się taka sytuacja nagła, jak tak w lutym rok temu. Ale no już teraz jesteśmy w takim momencie stabilizacji, że powinniśmy zmierzać do tego, żeby jednak ta pomoc była systemowa. Niestety czasami mamy wrażenie, że też administracja publiczna przyzwyczaiła się do tego, że organizacje pełnią tą funkcję i wypełniają te luki, więc nie dąży do tego, żeby przejmować te role i też jakby no po prostu korzysta z tego, że organizacje te funkcje za nią spełniają. Więc my też zachęcamy do tego, żeby wywierać ten wpływ na administrację państwową, żeby jednak spełniała to, do czego jest zobowiązana i oczywiście nie wypisując z tego całego sieci powiązań organizacji, postrzegać je jako uzupełniające, a nie jako główne źródło finansowania tego typu działań. Bo rozwiązania formalne są i o tym za chwileczkę będziemy mówić więcej, o tym za chwileczkę też będzie pan dyrektor opowiadać właśnie, w jaki sposób z tych formalnych rozwiązań korzystać. Ale mam takie poczucie też, że problemem jest komunikacja w obie strony. To znaczy, że z jednej strony są te rozwiązania, o których szkoły, dyrektorki, dyrektorzy, nauczycielki, nauczyciele czasem nie wiedzą z tego, z czego mogą korzystać, ale też oczywiście czasami no, są problemy z finansowaniem tych rozwiązań, które są, ale też w drugą stronę często jest tak, że administracja nie zdaje sobie sprawy z tych wyzwań, bo niestety no, często po prostu nie mamy tej kultury komunikacji bezpośredniej, też nie mamy być może na tyle rozwiniętej też formy dialogu z instytucjami publicznymi. Dlatego zdarzały nam się takie sytuacje, kiedy na przykład na spotkaniu z panią z ministerstwa słyszeliśmy, że ona nie zdawała sobie sprawy, że na przykład taki jest problem, albo pierwsza słyszy, że coś tam jest wyzwaniem dla szkół. Więc zachęcam też, poza tym, co wszystko będziemy dzisiaj mówić, jak korzystać, jak wspierać, żeby, jeżeli napotykają państwo jakieś problemy, żeby przede wszystkim sygnalizować to, czy do ministerstwa, czy do organów prowadzących, nawet jeżeli to nie pomoże w krótkim terminie, to w długim terminie jednak wierzę w to, że taka kropla drąży skałę, czasem nawet formalne, listowne poinformowanie o wyzwaniach szkół, albo tym bardziej nawet zorganizowanie się w większą liczbę szkół, jeżeli państwo na przykład tutaj ze szkół, które współpracowały z Fundacją PCPM i z Fundacją KERF w zakresie tych zatrudniania pomocy nauczyciela, na przykład wspólnie by napisało do ministerstwa.
ministerstwa o skali potrzeb, to myślę, że to też są rzeczy, które mogą wpływać. Zresztą też pan dyrektor będzie się za chwileczkę dzielił swoimi jakimiś historiami sukcesów, które się udało w takich dialogach osiągnąć. Doświadczenia, z których czerpię te przemyślenia, to między innymi to, że na przykład byliśmy jako fundacja w odwiedzinach w jednym z wydziałów edukacji w mieście, może nie będę nazywać, jakie to było miasto, żeby też nie powodować konfliktów, ale w tym wydziale edukacji usłyszeliśmy, że w tym mieście nie ma zatrudnionych żadnych pomocy nauczyciela, asystentek międzykulturowych, kiedy my wiedzieliśmy, że to nie jest prawda, po prostu są zatrudnione przez organizacje pozarządowe, przez fundacje, a miasto nawet tego nie śledzi i nie rejestruje w żaden sposób, nie zdaje sobie z tego nawet sprawy, więc ten dialog, no widać, że po prostu tej komunikacji nie ma pomiędzy szkołami, organami, ale też no Wydział Edukacji do nas się zwracał jako do fundacji, że jakaś szkoła potrzebuje pomocy nauczyciela, asystentki międzykulturowej, żebyśmy my zatrudnili tą osobę, co wydaje mi się też dość jednak no postawionym na głowie rozwiązaniem, bo to w pierwszej kolejności powinny jednak organy prowadzące szukać środków, a nie dostać się do fundacji. Druga kwestia to jest, która pokazuje mi o tym braku komunikacji, o rozwiązaniach, to jest to, że my jako fundacja od jakiegoś czasu szukamy środków na przykład w projektach, w różnych finansowaniach międzynarodowych na to, żeby wspierać osoby przebywające w nostryfikacji swoich dyplomów, a dopiero niedawno się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę w powiatowych urzędach pracy jest możliwość dofinansowania tej nostryfikacji, tylko po prostu o tych rozwiązaniach wiele osób nie wie, tak nawet takich, które są zaangażowane w temat jak my. O samej nostryfikacji dyplomów także dla nauczycielek z Ukrainy powiem jeszcze na samym końcu naszego spotkania, bo też pojawiła się taka prośba, żeby o tym powiedzieć kilka słów, więc do tego jeszcze wrócę, ale mówię o tym, żeby pokazać Państwu, że rzeczywiście czasami to jest tak, że formalne są rzeczy, z których moglibyśmy skorzystać w tych sytuacjach, a nawet sobie nie zdajemy sprawy, że te rozwiązania istnieją. Przechodząc teraz już do praktyki, do kontekstu, z jakiego doświadczenia będziemy dzisiaj opowiadać, to nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że w Polsce istnieją ośrodki dla cudzoziemców, które są, no pewnie Państwo gdzieś tam w mediach widzieli wiadomości o tych ośrodkach, w których są też zamknięte, w których mieszkają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, tak zwany status uchodźcy bądź inne typy ochrony. Są takie ośrodki zamknięte, ale są też ośrodki otwarte. Jeden z takich ośrodków jest w naszym województwie, w grupie koło Grudziądza. I to też jest no, duża część naszego doświadczenia w ogóle pracy w tych tematach. To jest wsparcie osób mieszkających w tym ośrodku. To są osoby, które mieszkają tam od kilku miesięcy do kilku lat. Z różnych krajów. W przeszłości były to głównie osoby rosyjskojęzyczne, ale też w ostatnich latach pojawiły się tam osoby na przykład z Afganistanu. Różny ten kontekst kulturowy bywa. W każdym razie no, te osoby, które przebywają tam, czekając na decyzję w sprawie swojego statusu, mają także, dzieci przebywające w tym ośrodku mają także obowiązek szkolny, jak wszystkie dzieci przebywające na terenie Polski. No i te szkoły, które funkcjonują obok takich ośrodków, jak między innymi właśnie szkoła w grupie, już od wielu, wielu lat mają te doświadczenia właśnie bycia szkołą wielokulturową i też jako fundacja czerpiemy z tego doświadczenia i z tej współpracy ze szkołą w grupie, myśląc o rozwiązaniach, które są przydatne teraz także do tego kontekstu dzieci z Ukrainy. I też właśnie w związku z tym jest ze mną dzisiaj tutaj pan dyrektor Piotr Kowalski i oddaję teraz głos i zapraszam do podzielenia się właśnie tymi dobrymi praktykami i rozwiązaniami tego, jak sobie finansowanie, a nie tylko finansowanie w szkołach wielokulturowych znajdować. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Jak już tu wspomniano, jesteśmy szkołą wielokulturową z tego względu, że nieopodal naszej siedziby znajduje się szereg cudzoziemców. Pierwsi tacy uczniowie trafili do nas do szkoły w 2008 roku, więc rzeczywiście sporo czasu. Od tego 2008 roku wiele się zmieniło w przepisach, jak i w podejściu też naszego organu prowadzącego do tej tematyki. I w kontekście właśnie rozwiązań finansowych, o których tutaj jest dzisiaj mowa, chciałbym przybliżyć Państwu, jakie rozwiązania udało mi się
z organem prowadzącym wypracować. To, co mamy obecnie, nie było od samego początku. To po prostu wypracowaliśmy wspólnie pewien model systemowy, który obecnie funkcjonuje. Wiadomo, jest uzależniony od tego, czy mamy uczniów na przykład na danym poziomie wiekowym. W 2016 roku Ministerstwo Edukacji stworzyło rozporządzenie, które dotyczyło kształcenia uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach. Byłem w grupie dyrektorów, którzy zostali zaproszeni na spotkanie z autorką tego rozporządzenia, żebyśmy wyrazili swoją opinię. Było to spotkanie takie dosyć swobodne, zorganizowane przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie. Zaproszono dyrektorów szkół właśnie przy ośrodkach dla cudzoziemców. Wówczas głównie właśnie w takich szkołach znajdowali się uczniowie cudzoziemscy, plus na pewno w dużych aglomeracjach miejskich, bo Warszawa, Trójmiasto czy Kraków. Po naszych pewnych, nazwijmy to rekomendacjach, które jak wiemy, ministerstwo może nie do końca było przychylne nim, natomiast rzeczywiście niektóre z nich udało się wprowadzić i rozporządzenie zostało zmienione w 2017 roku, co macie Państwo obecnie na ekranie. I od tego 2017 roku tak naprawdę funkcjonujemy w tej rzeczywistości tego rozporządzenia, aż do sytuacji w lutym ubiegłego roku po wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie tymczasowo dodano pewne rozwiązania właśnie dla uczniów ukraińskich. One były tymczasowo dodane do końca sierpnia 2022 roku, przedłużono jeden rok, co będzie od 1 września. Przynajmniej na stan dzisiejszy nie ma ostatecznej decyzji, więc będziemy czekali. Teraz, co dzięki temu rozporządzeniu szkoła może uzyskać? I to jest bardzo ważne w kontekście dyskusji z organem prowadzącym, ponieważ myślę, że tak jak i mój organ prowadzący, tak i w większości przypadków chodzi przede wszystkim o pieniądze. A jeżeli coś nie jest zapisane w prawie, że musi być zorganizowane, to wiadomo, że organy prowadzące będą niechętnie na to patrzyły, bo muszą po prostu wyłożyć na to pieniądze. W rozporządzeniu jest mowa o kilku możliwych aspektach wsparcia. Po pierwsze, organizacja języka, zajęć języka polskiego jako obcego. Tutaj pani pyta o wsparcie przez program fundacyjny i uważam właśnie, że jeżeli nie ma tego wsparcia od fundacji, to należy udać się do organu prowadzącego i pokazać osobie odpowiedzialnej za tę kwestię, jakie są rozwiązania prawne, co leży w obowiązku organu prowadzącego. Ponieważ właśnie w rozporządzeniu jest mowa o tym, że uczeń cudzoziemski ma prawo do zajęć języka polskiego jako obcego. Tam jest zapisane, że te zajęcia są realizowane w wysokości 2 godzin tygodniowo, przynajmniej 2 godzin tygodniowo. Wiadomo, że organ prowadzący na pewno to tylko 2. Podejrzewam. Tak, przynajmniej jest w naszym przypadku. W stosunku do uczniów ukraińskich było to 6 godzin, tak jak wspomniałem, najprawdopodobniej być może, że to nie zostanie przedłużone. Tu od razu się będę odnosił do pytań, które się pojawiły na czacie. Jeżeli chodzi o przedszkola, niestety to będzie troszeczkę trudniejsza sytuacja, ponieważ
rozporządzenie, o którym jest mowa, dotyczy szkół. Natomiast przedszkola w dużej mierze nie funkcjonują w sferze subwencji oświatowej i są utrzymywane przez organ prowadzący, więc to już zupełnie od organu zależy, czy takie wsparcia w przedszkolu w ogóle prowadzać. Troszkę można, jeżeli są to oddziały przedszkolne w szkołach, to troszeczkę można wykorzystać tę sytuację, która jest już dla szkoły. Myślę, że wtedy troszeczkę byłoby łatwiej. Niestety przedszkola są pozostawione w pełnej gestii do organu prowadzącego. Oprócz tego języka polskiego jako obcego, uczeń ma również prawo do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. I teraz te zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są też określone, że maksymalnie 3 godziny w tygodniu, co łącznie może dać 5 godzin w tygodniu wsparcia dla takiego ucznia. Z tym, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przysługują uczniowi przez okres 12 miesięcy. Konsultowałem ten zapis, jak jego rozumieć, z naszym kuratorium wówczas w 2017 roku i w 2016 zresztą wcześniej też. I potwierdzono, że moje rozumowanie tych 12 miesięcy jest właściwe. Mianowicie realizacja tych zajęć przez 12 faktycznych miesięcy. Chodzi o to, że nie patrzymy tylko na kalendarz, czyli powiedzmy od 1 września do 31 sierpnia, tylko miesiące, w których faktycznie odbywają się zajęcia. W naszej praktyce zatem odliczamy okres świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, świąt zimowych, wakacji, a więc jeżeli uczeń przyjdzie do szkoły 1 września, to w praktyce przysługują mu te zajęcia mniej więcej do końca listopada następnego roku szkolnego. Natomiast zajęcia z języka polskiego jako obcego, uczestnictwo w tych zajęciach, długość tego okresu uczestnictwa przez ucznia zależy od decyzji nauczyciela. Nauczyciela prowadzącego te zajęcia, który ma stwierdzić, na ile ten uczeń jest już w stanie swobodnie, przynajmniej komunikatywnym stopniu posługiwać się językiem polskim, czy dalej potrzebuje tego wsparcia. Tutaj decyduje później decyzja Rady Pedagogicznej, ale jakby wnioskodawcą o wydłużeniu tych zajęć z języka polskiego jest nauczyciel prowadzący. Na organizację tych dwóch rodzajów zajęć organ prowadzący dostaje subwencję. I to też należy przypomnieć osobie, która jest tutaj osobą decyzyjną oświaty w danym organie prowadzącym. Subwencja jest tak zorganizowana, że po wprowadzeniu uczniów do systemu informacji oświatowej, czyli SIO, na ucznia bez żadnych dysfunkcji, tak to nazwijmy, polskiego ucznia subwencja przychodzi w wadze 1. Natomiast na każdego ucznia cudzoziemskiego, który ma realizowane zajęcia z języka polskiego, ma te wyrównawcze, przy wysokiej subwencji to jest w wadze 1,5, czyli to 0,5 to jest ta waga subwencyjna, która ma pozwolić sfinansować te zajęcia. W tym rozporządzeniu jest również mowa o tym, że uczeń taki ma prawo do wsparcia osoby, która posługuje się językiem zrozumiałym dla ucznia, pochodzi z systemu kulturowego podobnego i tym podobne. Taka osoba jest zatrudniana na takich samych zasadach jak pomoc nauczyciela, a więc z kodeksu pracy. I tutaj też widzicie Państwo na slajdzie, że takiej pomocy uczeń ma prawo do takiej pomocy
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, więc podobna sytuacja jak z tymi zajęciami praktyczno-wyrównawczymi. W moim przypadku było to różnie realizowane, natomiast ostatecznie doszliśmy z organem prowadzącym do pewnego konsensusu i w obecnej sytuacji mamy to zorganizowane w ten sposób, że zajęcie języka polskiego jako obcego mam w czterech grupach wiekowych. Dla klasy pierwszych, dla klas 2-3, dla klas 4-6 i klas 7-8. Podobnie mam cztery grupy wiekowe dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Oczywiście bywają lata, że w danej grupie wiekowej nie mam żadnego ucznia, więc po prostu tych zajęć nie organizujemy. Ale mamy ustalone z organem prowadzącym, że po prostu systemowo w ten sposób to jest zorganizowane. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem, w zależności od tego, czy mamy w danej grupie uczniów. Jeżeli chodzi o tę pomoc nauczyciela, czy jak to rozporządzenie mówi, asystent międzykulturowy, tutaj mamy to w ten sposób zorganizowane, że zatrudniamy taką osobę tylko i wyłącznie na okres zajęć lekcyjnych. A więc od 1 września do tam 23 czerwca w tym roku i w wymiarze 3/4 etatu. Skoro jest to osoba zatrudniana z kodeksu pracy, więc fizycznie w budynku będzie wówczas 30 godzin w tygodniu. Na pozostałą część etatu otrzymaliśmy wsparcie właśnie z Fundacji EMIG i różne fundacje tego typu działania podejmują, ale pamiętajmy, że są to działania, tak jak tutaj pani Asia wspomniała, doraźne. Program może być uruchomiony albo też nie. Natomiast ważne jest, żeby taka osoba była zatrudniona w szkole mimo wszystko. Pewnie byłoby idealnie, gdyby była po prostu na etacie i normalnie zatrudniana przez 12 miesięcy, ale skoro nie da się do końca w ten sposób, to myślę, że my jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, że udało nam się w końcu dopracować z organem prowadzącym w takiej sytuacji, że mamy chociażby te 3/4 etatu. Zatrzymam się na chwilkę przy tej osobie właśnie asystenta międzykulturowego. Chyba dopiero od 2 lat taki zawód powstał w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy. To Ministerstwo Pracy ustala nazewnictwo zawodów. I mimo że w tym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji było o tym mowa, to tak naprawdę na rynku pracy nie funkcjonowało takie sformułowanie jak asystent międzykulturowy. My zatrudnialiśmy tę osobę jako pomoc nauczyciela, tylko dopisywaliśmy w umowie w charakterze, tak, żeby po prostu było określone, czym ma się ta osoba zajmować. Natomiast ostatecznie Ministerstwo Pracy sformułowało nazwę tego zawodu jako asystent dziecka cudzoziemca. Otrzymacie Państwo w materiałach po tym webinarium prezentację Ministerstwa Pracy na temat tego zawodu. Tam są dwie ścieżki. Można, jeżeli chodzi o kwalifikacje do pełnienia takiej funkcji w szkole, może być osoba po studiach podyplomowych albo pewnych magisterskich w zakresie asystenta międzykulturowego, aczkolwiek pewnie trudno byłoby taką osobę zatrudnić, jeżeli mielibyśmy zatrudniać z kodeksu pracy na najniższą krajową, bo tak to niestety wygląda w praktyce, więc ciężko taką osobę pewnie znaleźć. Natomiast pewnie łatwiej i myślę, że nawet pewnie bardziej wartościowe jest drugie rozwiązanie. Mianowicie zatrudnienie osoby, która sama ma doświadczenie migracyjne, która posługuje się językiem zrozumiałym dla ucznia, która pochodzi mniej więcej przynajmniej z kręgu kulturowego tego dziecka. W naszym przypadku
Ośrodek dla cudzoziemców w grupie był przewidziany głównie dla osób z byłego Związku Radzieckiego. Od mniej więcej 2 lat ta sytuacja się zmieniła, akcje są prawie z całego świata się pojawiają. Natomiast mamy, ponieważ głównie i tak są to osoby z byłego Związku Radzieckiego, a więc te dzieci w mniejszym lub większym stopniu posługują się językiem rosyjskim. Również to dotyczy dzieci z Ukrainy. Więc osoba, którą my zatrudniamy, jest pani pochodząca z Gruzji, natomiast nie jest ona Gruzinką, z tego względu też emigrowali tutaj do Polski. I przeszła całą procedurę zalegalizowania statusu ochrony międzynarodowej, co jest dosyć ważne później w kontekście kontaktów tej osoby z rodzicami tych uczniów. Posługuje się językiem rosyjskim, a więc językiem zrozumiałym dla tych uczniów. Troszeczkę sprawa nam się skomplikowała, gdy mieliśmy bardzo dużą grupę dzieci z Afganistanu. Natomiast oni funkcjonowali jednak po angielsku, więc tutaj było też po prostu inaczej zorganizowaliśmy to. Czym zajmuje się ten asystent międzykulturowy? Jak zapewne Państwo wiecie, jeżeli przyjmujecie uczniów cudzoziemskich, to do dyrektora należy przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, aby ostatecznie ustalić, do której klasy zapisać to dziecko. Więc trzeba przeprowadzić wywiad, żeby zorientować się, ile lat dane dziecko spędziło w szkole, w systemie kraju swojego pochodzenia, odnieść to do naszego systemu edukacji i w odpowiedniego oddziału zapisać. Gdybyśmy się tylko mieli kierować znajomością języka polskiego, to wszystkich byśmy musieli zapisywać do klasy pierwszej albo do oddziału przedszkolnego, co jest przecież niemożliwe. Więc wcześniej, gdy nie miałem możliwości skorzystania z pomocy takiego asystenta, to ja przeprowadzałem te wywiady. Czasami posiłkowałem się nauczycielem, który posługiwał się językiem rosyjskim, natomiast obecnie to ta osoba, asystent kulturowy, przeprowadza te wywiady. Kontaktuje się z rodzicami. W klasach pierwszych również pełniła funkcję pomocy nauczyciela. W klasach pierwszych, dlatego że są to jeszcze dzieci takie nieprzystosowane do, nieprzyzwyczajone do środowiska szkolnego. To jest nie dość, że nowy kraj, nowa sytuacja, więc tam to wsparcie tej osoby jest rzeczywiście nieodzowne. Ta pani uczestniczy w zebraniach z rodzicami. Kontaktuje się z rodzicami, wówczas są jakieś sytuacje problemowe. Również uczestniczy w wyjazdach do kina, na jakieś wycieczki i tym podobnym. W zebraniach rodziców to teraz wspominałem. Jest to osoba, którą ci uczniowie cudzoziemscy wiedzą, że zawsze mogą, gdzie ją mogą znaleźć, że mogą się zwrócić do niej ewentualną pomoc, gdzie ta komunikacja na przykład z wychowawcą czy z nauczycielem może być utrudniona, przynajmniej w tym pierwszym okresie funkcjonowania takiego dziecka w naszej szkole. Więc tutaj myślę, że warto by było, jeżeli Państwo nie macie takiej osoby zatrudnionej, zwrócić się do organu prowadzącego, że po pierwsze uczeń ma do tego prawo, po drugie to jest również element, który powinien być finansowany z subwencji, która przychodzi do organu prowadzącego na ucznia cudzoziemskiego. I po trzecie wyjaśnić rolę i wagę bytności tej osoby w szkole. Być może, że nie uda się Państwu zatrudnić takiego asystenta na tyle godzin jak w mojej szkole, ale nawet jeżeli byłaby to osoba, która przychodzi, nie wiem, raz w tygodniu, która jest, może być wsparciem albo pod telefonem, że przychodzi po prostu do sytuacji, naprawdę ułatwia to pracę. Ci z Państwa, którzy mieliście asystenta opłacanego przez jakieś fundacje z różnych programów,
na pewno to wiedzą. Natomiast w tych szkołach, gdzie do tej pory nie było takiej osoby, naprawdę polecam, warto to, bo to się zwrócić do organu prowadzącego. Jeżeli przedstawimy te przepisy prawne, że tam jest napisane, że uczeń ma prawo do tego, więc organ prowadzący powinien taką pomoc zapewnić. Niestety dalej jest też napisane, że te wszystkie rzeczy są w porozumieniu z organem prowadzącym. Oznacza to, że to organ prowadzący będzie decydował na przykład na jaki czas zatrudnić tę osobę, czy w jakim wymiarze. Znam sytuację, w szczególności w dużych aglomeracjach, gdzie zatrudniają w szkołach po kilku asystentów z różnych kręgów kulturowo-językowych. Te osoby często nie są zatrudnione na pełnym etacie, tylko są po prostu na przykład właśnie jeden czy dwa dni w tygodniu, albo są też zatrudniane przez organy prowadzące, nie tyle przez szkołę, że jedna osoba na przykład obsługuje dwie czy trzy placówki. Wszystko zależy od lokalnej sytuacji. Zatrudnienie takiej osoby, która nie jest obywatelem Polski, nie jest zawsze takie proste, ponieważ musimy pamiętać, że musi ta osoba mieć pozwolenie o pracę. Oczywiście są procedury, gdzie pracodawca może wystąpić o takie pozwolenie, bo w Polsce to pracodawca wnioskuje, a nie przyszły pracownik. Natomiast w sytuacji, jeżeli mamy, tak jak w moim przypadku, osobę, która ma zalegalizowany status pobytu w Polsce, nadany PESEL i ma ochronę międzynarodową, kartę tymczasowego pobytu, czy no, są różne rozwiązania prawne, to ma od razu, nabiera od razu prawo do pracy w Polsce. Więc bez problemu możemy taką osobę zatrudnić na takich samych warunkach jak obywatela polskiego. W dużych aglomeracjach na pewno jest łatwiej taką osobę znaleźć. W naszym przypadku to nie było takie oczywiste, ponieważ zaczynaliśmy zatrudniać osoby na tym stanowisku. Najpierw zatrudniałem emerytowane nauczycielki, które znały język rosyjski, ponieważ na naszym terenie nie było możliwości nikogo takiego znaleźć. Dopóki właśnie kilka osób nie przeszło tej całej procedury i nie zamieszkało na naszym terenie. Dobrze. Ja się może tylko odniosę do tego, co na czacie się teraz pojawiają te pytania o przedszkole. Właśnie widzę, odniosłem się do tego przedszkola poprzednio. Niestety w tym rozporządzeniu cały czas jest mowa o szkołach. Tak, ale ja chciałam tylko zasugerować taką strategię może, że tak samo jak można tych etaty asystentów dzielić między szkołami, to myślę, że dla przedszkoli też mogło być dobrą strategią właśnie pójście do organu prowadzącego razem z jakąś szkołą, żeby dzielić ten etat, no bo niestety to umocowanie prawne jest gorsze, ale właśnie to dzielenie etatu może być też taką kartą przetargową, wydaje mi się. W przedszkolach myślę, że organy prowadzące chętniej zatrudniają pomocy nauczyciela, aniżeli w szkole. Mówię o takim stanowisku. Więc może, jeżeli mamy większą grupę dzieci cudzoziemskich, może właśnie po prostu zatrudnić pomoc nauczyciela dodatkową, może w tym kierunku. Natomiast na pewno decyzja, nie ma odnośnie przedszkoli czegoś takiego, jak tutaj widzimy, mamy przepis, że uczeń ma prawo, tak? Niestety w stosunku do przedszkoli tutaj decyzję podejmuje organ prowadzący, aczkolwiek można się posiłkować tym rozporządzeniem, że pokazać po prostu osobie decyzyjne, że takie rozporządzenie jest, dotyczy szkół, to może by warto było wykorzystać również taką sytuację przedszkolną. Wracając jeszcze do tego rozporządzenia, tam jest jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie oddział przygotowawczy. Może jeszcze zanim pójdziemy do oddziału, ja chciałam jeszcze podpytać o ten temat, żeby pan się podzielił może tym tematem właśnie, jak to jest u państwa rozwiązane z tymi 12 miesiącami,
pod względem tego, że jak przybywają nowe dzieci, znikają dzieci, jak to jest z ciągłością pracy. I jeszcze też właśnie w temacie tego, ile to jest dzieci minimum, żeby można było negocjować, żeby zatrudnić takiego asystenta. Dobrze, to znaczy tak. W naszej sytuacji, ponieważ w ośrodku dla cudzoziemców my nigdy nie wiemy, ile tych uczniów będzie. Bywają lata, jak na przykład obecnie, mam ich raptem kilkunastu, ale mieliśmy przyjętych w ciągu jednego dnia 90. Więc te liczby są ruchome, dlatego te zajęcia my mamy na przykład przyznane i tylko one są elastycznie albo zawieszane, bo nie ma uczniów, albo są odwieszane, bo uczniowie się znowu pojawili. Jeżeli chodzi o te 12 miesięcy, powiedzmy, że uczeń no, jest jednak 12 miesięcy, chociaż w naszym przypadku dosyć rzadka sytuacja, bo mamy bardzo dużą rotację i wielu uczniów nie doczekuje tych 12 miesięcy u nas, aczkolwiek też mamy takich, którzy chodzą do nas, przeszli całą edukację u nas i już są w liceum, i będą maturę zdawać. Też takie sytuacje były. Jeżeli mamy tego ucznia, mu się skończyły te zajęcia po tych 12 miesiącach, ale my mamy dalej przecież grupę taką, więc oficjalnie wiadomo, jemu już nie przysługują te zajęcia i jakby może na nie nie chodzić, ale jeżeli widzimy, że jest potrzeba, żeby jednak ten uczeń uczestniczył w tych zajęciach, to ja nie widzę przeszkód, jeżeli mamy przyznane te zajęcia dla innych uczniów, żeby on też z nimi tam chodził. Oczywiście każdy z tych uczniów cudzoziemskich ma prawo do wszelkiego wsparcia, które funkcjonuje dla uczniów polskich. A więc jeżeli mamy zorganizowane zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z jakiegoś przedmiotu, to ten uczeń też może w tym uczestniczyć. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że to nagle mamy dla tego ucznia cudzoziemskiego dodatkowych 5 godzin. Jeżeli jeszcze byśmy go wysłali na zajęcia jakieś inne dodatkowe wyrównawcze, jeszcze dłużej ten uczeń byłby przebywał w szkole. A pamiętajmy też o tym odpoczynku psychicznym tych dzieci. Więc tutaj właśnie była taka, na tym czacie była informacja, że niektórzy rodzice decydują się na wypisywanie dzieci z tych zajęć. No mają takie też prawo. Podejrzewam, że chodzi tutaj bardziej o uczniów ukraińskich, bo wiem, że taka sytuacja jest. My się z tym nigdy nie spotkaliśmy, żeby rodzic przychodził, żeby wypisać. Mieliśmy może raz zajęć języka polskiego, bo rzeczywiście ten uczeń funkcjonował już swobodnie, a po prostu nie było podjętej decyzji przez nauczyciela prowadzącego, po sugestii takiej rodzica rzeczywiście wypisaliśmy go z tych zajęć. Natomiast myślę, że warto jednak dawać im, jeżeli tylko możemy, szansę jak najszybszego uzupełniania tych braków programowych, a przede wszystkim, żeby jak najszybciej byli w stanie funkcjonować w języku polskim. Jeżeli z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli rodzice planują jednak zostać w Polsce, to im zależy na uczestnictwie w tych wszystkich zajęciach wspierających. Ci, którzy planują tylko u nas, planują Polskę jako tylko przystanek w kierunku na zachód, to z tym bywa różnie. Zacząłem mówić też o oddziale przygotowawczym i to też jest rozwiązanie, które jest w tym rozporządzeniu. Jest tu napisane, że organ prowadzący może zorganizować. To słowo może jest istotne, ponieważ w pełni decyzja należy do organu prowadzącego. Dyrektor może wnioskować o to, natomiast czy uruchomi się taki oddział, to już zależy od organu prowadzącego. W rozporządzeniu jest mowa o ilości godzin, jak ma być to zorganizowane w zależności od poziomu etapu edukacyjnego. Tam w tym oddziale przygotowawczym główny nacisk jest na naukę języka polskiego z uwzględnieniem jednak realizacji podstawy programowej. Ponieważ mieliśmy kilka razy takie oddziały,
No trudno mówić o pełnej realizacji podstawy programowej, gdy uczniowie nie posługują się językiem polskim. Natomiast my skupialiśmy się wówczas na tych zajęciach przedmiotowych, na nauce słownictwa z danego przedmiotu. I tylko na tym jakby polegała realizacja tej podstawy programowej głównie. Według rozporządzenia uczeń w takim oddziale może być przez 12 miesięcy, zwykle po prostu do końca roku szkolnego, z możliwością przedłużenia o jeden rok. W każdej chwili uczeń z tego oddziału przygotowawczego może zostać przeniesiony do regularnej klasy. I taką decyzję podejmuje już wtedy Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycieli uczących w tym oddziale lub wychowawcy. Moja opinia na temat oddziału przygotowawczego jest ambiwalentna, ponieważ patrząc na z doświadczenia, czy jak mieliśmy uczniów w oddziale przygotowawczym i w oddziale takim tradycyjnym, musimy pomyśleć o dwóch aspektach, na czym nam najbardziej zależy. Jeżeli zależy nam na tym, żeby ten uczeń jak najszybciej się integrował z polskimi rówieśnikami i jak najszybciej uczył się języka polskiego w komunikatywny sposób, to jego bytność w regularnej klasie na pewno będzie bardziej wskazana. Natomiast jeżeli mamy większą grupę uczniów, tak jak mieliśmy na przykład uczniów afgańskich, bardzo dużą grupę, gdzie no, mam nadzieję, że pewnie Państwo pamiętacie doniesienia medialne, gdzie pokazywano sytuację na lotnisku w Kabulu, gdzie pakowano po prostu ludzi do samolotów i one leciały do zachodniej Europy. To były po prostu takie sytuacje, że te dzieci przyjechały po prostu tak jak w tym, co stały na ulicy. Więc dla zapewnienia im większego komfortu psychicznego, to taki oddział przygotowawczy był bardziej wskazany. Większą uwagę jesteśmy w stanie skupić na takim uczniu w oddziale przygotowawczym, aniżeli w klasie. Ale tutaj już decyzja należy do każdego z Państwa, przede wszystkim na czym Wam bardziej zależy. No i o tym, czy otworzyć taki oddział przygotowawczy, decyduje organ prowadzący, tak jak jest powiedziane. Sporo szkół wiem, że takie oddziały uruchomiło dla uczniów ukraińskich, więc te przepisy są dosyć dobrze znane. Natomiast chciałbym wspomnieć o finansowaniu tych oddziałów przygotowawczych. Ponieważ przez lata, jak mieliśmy oddziały przygotowawcze i odpowiednio się to wskazało w systemie informacji oświatowej, to dla ucznia takiego, który uczęszczał do szkoły w oddziale przygotowawczym, waga wynosiła 0,3. Pamiętamy, że dla ucznia cudzoziemskiego, który jest w regularnej klasie, który ma zajęcia z polskiego, ma wyrównawcze, ma tego asystenta, jest 1,5. Ta dysproporcja powodowała, że wiele samorządów, w szczególności tych mniejszych, nie decydowało się na otwieranie tych oddziałów przygotowawczych. W sytuacji dużej grupy dzieci afgańskich Ministerstwo Edukacji zorganizowało konferencję online dla dyrektorów i organów prowadzących szkół, gdzie te dzieci trafiły. I to, co tutaj pani Asia powiedziała, że to jest ministerstwo też, że nie wiedział o pewnej sytuacji, spotkaliśmy się z tym samym. To było spotkanie z dyrektorem Wydziału do Spraw Współpracy Międzynarodowej, tak się nazywa ten wydział w Ministerstwie Edukacji, który się zajmuje edukacją cudzoziemców w Polsce. I on nie był świadomy takiej dysproporcji subwencji oświatowej dla tych dwóch grup uczniów. Oczywiście sprawdzono, czy mamy rację i to jest też coś, co przyjąłem bardzo z satysfakcją, że usłyszano
głos oddolnie, że tak powiem, w ministerstwie, bardzo szybko podjęto decyzję o zmianie naliczania subwencji i to nawet wstecznie, ponieważ zmieniono zapisy, o ile pamiętam, w listopadzie 2021 roku, nie, 20 roku, natomiast cofnięto jakby subwencje, samorządy wówczas dostały od 1 września, czyli tam 3 miesiące wcześniej i obecnie na tej, bazując na tej sytuacji afgańskiej, gdy tworzono oddziały przygotowawcze dla dzieci ukraińskich, już to finansowanie jest zupełnie inne, ponieważ obecnie na ucznia w oddziale przygotowawczym subwencja przychodzi w wadze 1,9. Więc jakby dla samorządu nie jest to już problem, żeby to taki oddział utworzyć, co też jest argumentem dla państwa. Jeżeli uważacie, że macie tak odpowiednią ilość dzieci, dla których chcielibyście utworzyć oddziały przygotowawcze, jest to pewien argument dla organu prowadzącego. Jeżeli możemy im wykazać, że dostają na to pieniądze, że coś takiego może być. Natomiast oddziały przygotowawcze mogą być robione nie wiem, dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, tyle ile mamy poziomów danej dwie szkoły. Natomiast też jest, tam jest też mowa o tym, że mogą być organizowane międzyoddziałowo. Oznacza to, że my na przykład mieliśmy klasę złożoną też 4-6 na przykład wieku, tak, dzieci, natomiast każdy z nich realizował podstawy programową swojego poziomu. Zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby z organami prowadzącymi rozmawiać. Wiem, że to nie jest proste, bo jestem na tym stanowisku już blisko 20 lat i to różnie bywało, ale czasami ta druga osoba, która ma decydować o tym, czy przyznać tam pewne rozwiązania systemowe, jest też nieświadoma tego, że my coś takiego potrzebujemy, a drugie też, jeżeli nie jest to w kręgu ich zainteresowania, mogą nie wiedzieć, że pewne rozwiązania prawne są takie, że organ prowadzący jest zobowiązany do zorganizowania pewnych rzeczy. Niestety tam jest to sformułowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, a więc to z organem prowadzącym trzeba wypracować sobie pewien system, taki jak my na przykład ustaliliśmy ostatecznie, chociaż na początku to nie było tak zupełnie, że jeżeli mamy uczniów w danym na przykład przedziale wiekowym, to organizujemy te zajęcia. I żeby było coś takiego stałego, żeby za każdym razem nie trzeba było udowadniać, że mamy te dzieci i że mamy potrzebę zorganizowania tych zajęć. A zajęcia, o których była mowa tutaj przeze mnie, po prostu się należą. Więc organ prowadzący musi to zorganizować, podobnie jak idziemy do organu prowadzącego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, że trzeba zorganizować zajęcia rewalidacyjne, też organ prowadzący musi dodać na to pieniądze, ponieważ są to pieniądze subwencji przychodzące za tym orzeczeniem. Tutaj uczniowie cudzoziemscy też są kwalifikowani jako uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich jest odrębne rozporządzenie, które powinno być realizowane. Chyba, że mają Państwo jakieś pytania, to proszę. Tak, zachęcam do zadawania pytań, a jeszcze tutaj no powiem, że największym tym zasobem, który Państwo mają, no to jest wspólny nacisk, więc jeżeli mają Państwo więcej niż jedną szkołę, albo właśnie szkołę i przedszkole przy tym samym organie prowadzącym, to zachęcam do tego, żeby najpierw się zorganizować wspólnie i wspólnie pójść też negocjować, bo być może właśnie niektóre te rzeczy, na przykład właśnie jak pomoc nauczyciela, asystent międzykulturowy mogły być właśnie dzielone między czy szkołę, czy przedszkole, czy różne szkoły, więc też ta negocjacja może być łatwiejsza, wspólna, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli to się nie będzie udawało na poziomie właśnie tego organu prowadzącego, na poziomie państwa szkoły, to zachęcam, żeby też się po prostu organizować i dawać znać wyżej, to znaczy właśnie czy pisać do ministerstwa, czy dawać znać, że jest tyle szkół, które otrzymują te odmowy i że jest problem systemowy, bo rzeczywiście no,
to czasem może wynikać oczywiście z tego, że wygodniej nie wiedzieć, ale czasami rzeczywiście może nie być tej wiedzy o tym, jakie wyzwania są. My też w materiałach, które do Państwa w przeciągu najbliższych dni wraz z nagraniem wyślemy też taką postulaty, które wypracowaliśmy w procesie ze szkołami właśnie wielokulturowymi przy ośrodkach. I głównym postulatem tego procesu, który trwał przez długi okres i było bardzo dużo dyskusji wokół tego, co jest potrzebne tak naprawdę tym szkołom wielokulturowym w Polsce, doszliśmy do wniosku, że najważniejsze to, czego nam potrzeba, to jest grupa robocza przy ministerstwie, która by się regularnie spotykała i w ogóle o tym rozmawiała. Więc zachęcamy do tego, jeżeli wyślę Państwu w materiałach, czy wyślę z Państwu w materiałach, że Państwo to otrzymają, to żeby również się podpisać pod tymi postulatami, bo to może nas przybliżyć do lepszej komunikacji w tym zakresie i być może rozwiązywania pewnej części z tych problemów. Chciałam też podkreślić to, że to, o czym mówił Pan Dyrektor, to są oczywiście rozwiązania, które są na stałe, to znaczy niezależnie od tego, czy specustawa zostanie przedłużona bądź nie, bo tego jeszcze nie wiemy. Być może będzie przedłużona jeszcze jeden rok szkolny, być może nie. Tam są oczywiście dodatkowe rozwiązania, które są jeszcze jakby ponad to, ale niezależnie od tego, co specustawa, co się z nią stanie na następny rok szkolny, to są rozwiązania, które w tym systemie już są i one będą. Jakby no nie spodziewamy się jakiejś rewolucji przynajmniej na razie. I warto o tym wiedzieć właśnie w kontekście tego, że po prostu przygotować się na różne scenariusze, ale też o tym w tym kontekście, że te rozwiązania w ogóle powstały zupełnie w innym kontekście też migracyjnym z myślą o na przykład dzieciach powracających. To znaczy, jeżeli są dzieci z polskim obywatelstwem powracające do Polski po migracji, to też im przynależą te wszystkie rozwiązania, więc to jest też warto myśleć o tym szeroko. Jeszcze jedno takie rozwiązanie, które wprawdzie szkoła w grupie, ani ja nie miałam bezpośrednich kontaktów z praktyką tego, ale pewne szkoły nam sygnalizowały, że to jest wykorzystywane, to jest taka furtka specjalnych potrzeb edukacyjnych, bo to jest coś, co też jeżeli dziecko już jest powyżej 12 miesięcy i być może te inne rozwiązania trudniej wywalczyć, to też może być taką furtką do tego, żeby ten przelicznik subwencji był wyższy na dziecko, jeżeli wykażemy, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z trudności adaptacyjnych. Znaczy, że jeżeli dziecko po 12 miesiącach nie zaadaptowało się wciąż w grupie, w szkole, ma wciąż problemy adaptacyjne, to jest też jakaś droga, którą możemy być może walczyć lepsze finansowanie i też dodatkowe wsparcie dla tego dziecka. Więc zachęcam też, żeby sprawdzać tego typu rozwiązania. Zanim jeszcze przejdę do nostryfikacji dyplomów, którą obiecałam na początku, to chciałam jeszcze Państwa zachęcić, wprawdzie już nie zostało dużo czasu, bo to dzisiaj po południu wieczorem, ale mamy dzisiaj kolejny webinar wieczorem na temat psychologicznych aspektów pracy z uczniem, uczennicą doświadczeniem migracji. Prowadzić się będzie psycholożka, która ma wieloletnie doświadczenie pracy z naszą fundacją, która też ma doświadczenie mieszkania i pracy w Syrii z uchodźcami, więc naprawdę specjalistka w temacie. Jeżeli mają Państwo jeszcze czas dzisiaj wieczorem i ochotę, to w mailu, który automatycznie zostanie do Państwa wysłany po tym spotkaniu, będzie zaproszenie tego spotkania. Jeżeli Państwo nie będą mieli czasu, to też zachęcam do tego, żeby sprawdzać na YouTubie Fundacji EMIG, pojawiają się nagrania z wszystkich naszych spotkań i też na pewno z tego spotkania się pojawi, do Państwa też to podeślemy, żeby potem nadrobić. My jako fundacja też mamy różne inne materiały edukacyjne, takie jak na przykład publikacje Wielogłos o integracji uchodźców w polskich gminach, którą też szkołą w grupie między innymi współtworzyliśmy kilka dobrych lat temu już. Tam jest też taki model właśnie systemowego wsparcia, model szkoły przyjaznej dzieciom z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Mamy też takie publikacje jak program nauczania języka polskiego jako obcego drugiego i języka edukacji szkolnej dla klas 4, 6 i 7, 8. Mamy wreszcie różne scenariusze zajęć, najróżniejsze zajęcia na lekcje, gry integracyjne i tego typu kwestie. Bardzo zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, bo jest tego naprawdę sporo. Też oczywiście zachęcamy, żeby jeszcze się nie rozstajemy, więc cały czas mogą Państwo korzystać z czatu, ale też jeżeli później po spotkaniu Państwo przyjdą do głowy jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości, to też jak najbardziej zawsze jesteśmy otwarci na kontakt, czy mailowy, czy telefoniczny, zachęcamy do kontaktu z fundacją. Teraz przejdę jeszcze do tej nostryfikacji dyplomu, dlatego że to też może być jakaś furtka do zatrudnienia osób, jeżeli u Państwa w szkole były już teraz właśnie pomocne nauczyciele, asystentki międzykulturowe zatrudnione
jako osoby z Ukrainy, to być może, jeżeli one mają wykształcenie pedagogiczne, można też po prostu wspomóc je w tej nostryfikacji dyplomów, uznaniu ich wykształcenia i zatrudnia ich po prostu jako nauczycielki w szkole. Jak to wygląda formalnie? Więc są dwie drogi i to jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że dyplomy, które były uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 roku, są uznawane za równoważne z polskimi. Dzieje się dlatego, że do 2006 roku funkcjonowało porozumienie takie międzynarodowe o uznawalności dyplomów między naszymi krajami i tak naprawdę osoby starsze, które już uzyskały te dyplomy wcześniej, przed 2006 rokiem, bardzo łatwo uzyskać to uznanie tego dyplomu w Polsce. Jedyne, co trzeba zrobić, to jest wystąpić do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia bądź opinii o dyplomie i to jest tak naprawdę wszystko. Jeżeli uzyskamy takie zaświadczenie, ta osoba może być już zatrudniona u nas w szkole jako nauczycielka, nauczyciel. Trochę bardziej skomplikowane jest to w przypadku osób, które uzyskały ten dyplom po 20 czerwca 2006 roku, bo wtedy potrzebna jest cała procedura nostryfikacji. Ta procedura jest związana z uznaniem tych kwalifikacji przez uczelnię wyższą w Polsce i tutaj praktyki są zależne też od tej uczelni, która to nostryfikuje. No, ustawowo powinno to trwać 90 dni, chociaż jest tam taka furtka, że nie wlicza się tutaj przedłużenia czasu przez tłumaczenie dokumentów bądź jakieś egzaminy i praktyki, więc to może w praktyce trwać trochę dłużej jednak. To uczelnia wyznacza, co jest potrzebne do tego, żeby tą nostryfikację ukończyć. Może to właśnie być odbycie praktyk w szkole, może to być podejście do egzaminu, mogą być to jakieś uzupełnienia różnic programowych. To jest bardzo zależne od uczelni. Niezależnie od uczelni jednak jest ta sama kwota 3205 zł, które należy uiścić. Uczelnia może zwolnić z opłat. Nie wiem w praktyce, jak często to robią, szczerze mówiąc. Ale jest jeszcze jedno wsparcie, które można tutaj skorzystać, to już też mówiłam wcześniej o tych powiatowych urzędach pracy, bo jest rozwiązanie formalne, że powiatowe urzędy pracy posiadają środki, które mogą pokryć koszty nostryfikacji, jednak tutaj musimy pamiętać, że jako powiatowe urzędy pracy mogą to zrobić tylko w przypadku osób bezrobotnych lub szukających pracy. Więc jeżeli Państwo znają nauczycielki z Ukrainy, które chciałyby ten dyplom nostryfikować, to warto im polecić, żeby w pierwszej kolejności udały się do prywatowego urzędu pracy, zarejestrowały się jako osoby bezrobotne bądź szukające pracy i wtedy właśnie zwróciły się do prywatowego urzędu pracy o to wsparcie finansowe w nostryfikacji dyplomu i wtedy te koszty nostryfikacji zostaną pokryte przez urząd. No i w przypadku pomyślnego przejścia tej nostryfikacji, to ta osoba także ma prawo do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, więc to też jest jakaś furtka, żeby jeżeli mają Państwo udane współpracę z nauczycielkami, które u Państwa były zatrudnione jako asystentki, to być może można też w taki sposób kontynuować z nimi współpracę w kolejnych miesiącach. To jest to, co mieliśmy przygotowane na slajdach. Ja jeszcze zanim się rozstaniemy, chciałam Państwu pokazać jeden z materiałów edukacyjnych Fundacji EMI, który powstał niedawno, który mam nadzieję, że się Państwu spodoba i też będzie wykorzystywany edukacyjnie w Państwa szkołach, ale też jeszcze raz ponowię apel, że to jest wciąż otwarte zaproszenie do zadawania pytań na czacie, więc zachęcam, żeby obejrzeć z nami animację. Ona trwa około 8 minut. To jest animacja, która mówi o integracji, którą można wykorzystywać zarówno z najmłodszymi dziećmi, jak i z trochę starszymi. Do animacji powstały też dwa materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. My to również Państwu z wszystkimi materiałami po webinarze wyślemy, ale w czasie też oglądania animacji proszę się zastanowić, czy jeszcze jakieś pytania zostały, czy do Pana Dyrektora, czy do mnie. I jeszcze po animacji oczywiście będziemy odpowiadać. A teraz już puszczę animację. Melodia przyszłości. Na skraju ciszy, w krainie brzmień i dźwięków, poprzecinane pięcioliniami strony, zamieszkują nutki. Każda z nich stara się odnaleźć swoje pełne szczęścia brzmienie pośród melodii i akordów, w których mieszka.
Czasami jednak zdarza się, że nutki muszą opuścić swoje rodzinne strony. I tak też było w przypadku trzech nutek. Los zmusił je do tułaczki po pięcioliniowej głuszy w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłyby na nowo wybrzmieć. Po wielu dniach wędrówki nutki dotarły na granicę krainy, która mogła zostać ich nowym domem. U wiolinowej bramy spotkały lokalne dźwięki, które powitały je z zaciekawieniem. Wygląda na to, że mamy gości. Witajcie! Przychodzimy z różnych stron krainy pięciolinii, gdzie nie możemy już dłużej wybrzmiewać naszym pełnym brzmieniem. Szukamy miejsca, w którym mogłybyśmy spróbować dołączyć do nowej melodii. O, to bardzo dobrze trafiłyście. Nasza kraina słynie z gościnności. Czym chata bogata? Półnutku, biegnij po chleb i sól. Nie wiem, jak się wam oddziwięczymy. Nasza podróż była bardzo długa i żmudna. Ja to już traciłam nadzieję, myślałam, że nie wytrzymam. To wielkie szczęście, że jest dla nas miejsce, gdzie możemy spróbować wybrzmieć swoim własnym brzmieniem. Własnym? Oczywiście, że jesteście tutaj mile widziane. Jak zrobić inaczej? Ale jeżeli chcecie tu zostać, musicie brzmieć tak jak my. W naszej krainie wszyscy są tacy sami. I dzięki temu tu jest ład i porządek. Tylko, że ja nie wiem, czy potrafię zmienić swoje brzmienie. A ja nie mam zamiaru tego robić. Lubię swój dźwięk i nie chcę brzmieć inaczej. Wygląda na to, że nie mamy wyboru. No, i o co było tyle krzyku? Witamy wśród naszych! I zapraszamy do współtworzenia z nami melodii. No dobrze. Ale jaką melodię możemy ułożyć, skoro wszystkie jesteśmy takie same? Za całe mnóstwo. Na przykład taką. Fajnie. Właściwie dlaczego nie mogłybyśmy spróbować stworzyć czegoś takim, jakimi jesteśmy naprawdę? Co? Wyobrażasz sobie te stuki, puki, ten chaos? Nie chaos, tylko różnorodność. Harmonię. Ale z jakiej racji to my mamy się wysilać, skoro byłyśmy tu pierwsze? Nikt nie będzie nam mówić, jak mamy żyć w naszej własnej krainie. Tylko czy to, że mieszkamy tu od dawna, to powód, żeby zabraniać innym nutkom być takimi, jakimi są? Ale przecież grałyśmy zawsze w ten sposób. Tak jak jest, jest dobrze. Nie dla wszystkich. Przy odrobinie wysiłku mogłoby być dużo piękniej. I ciekawiej. Przecież ty nie musisz się zmieniać. Po prostu się przesuń i daj innym nutkom trochę przestrzeni, aby mogły być sobą. Dobra, gotowe? To 3, 4. Thank you.
Stop! Stop! No i co? Będzie ciekawiej. W życiu nie słyszałam większej hały. Nieziemski szwargot. Bo nie słyszymy się nawzajem. Co takiego? Wszystkie chcemy znaleźć swoje pełne szczęścia brzmienie. Sęk w tym, że każda nutka zależy od innej nutki. To właśnie nasze relacje tworzą melodię. Chyba zaczynam rozumieć. Jesteśmy zbyt różne, żeby wybrzmiewać razem? W harmonii nie jest ważne, czy jesteśmy od siebie różne czy podobne, tylko jaka jest relacja między nami. Czy potrafimy się usłyszeć, dopasować do siebie? I my tego nie potrafimy? Wszystkie... Wiedziałam, że nam się uda. Mimo wszystko do harmonii to nam jeszcze trochę brakuje. No ba, jeśli chcemy, by się nam udało, to czeka nas jeszcze sporo pracy. Wsłuchiwanie się w siebie to niełatwa sztuka. I tak pośród prób i błędów, drobnych sukcesów i małych porażek, nutki rozpoczęły komponowanie melodii, w której wszystkie mogłyby jak najpełniej wybrzmieć. Czy im się to udało? Tego nie wiadomo. Końcowe brzmienie tej melodii zależy bowiem od nas wszystkich. Byłam wyciszona. Zachęcam do tego, żeby szukać animacji na YouTubie o tytule Melodia Przyszłości. Zachęcam, żeby z niej korzystać edukacyjnie, oczywiście w materiałach też wyślemy do Państwa link wraz z materiałami dydaktycznymi do animacji. A w międzyczasie pojawiło się pytanie na czacie. No niestety jedynym organem, do którego można się zwrócić, jest to organ prowadzący szkołę. Natomiast tutaj widzę, że to jest zespół szkolno-przedszkolny, więc może gdyby się udało tę osobę zatrudnić w szkole, tych przepisów dotyczących szkoły, a tylko na przykład na część, nie wiem, godzin by była tym asystentem w oddziałach przedszkolnych. Trudno mi się odnieść do tej konkretnej sytuacji, natomiast na pewno to organ prowadzący decyduje. Jeżeli chodzi o szkołę, jest łatwiej, ponieważ tam jest ten zapis, że uczeń ma prawo do takiego wsparcia, ale mówimy tylko też o uczniach, którzy mają takie prawo do 12 miesięcy, więc dobrze byłoby mieć kilku nowych uczniów, no wtedy jest łatwiej. Ale no, trudno mi się naprawdę do tego odnieść. Nie wiem, dlaczego organ prowadzący nie chce przedłużyć umowy dalszej. Znaczy ja to też podejrzewam, nie wiem tego, ale podejrzewam, że to może być taka sytuacja, że do czerwca to jest umowa z fundacją, więc w takim razie, jeżeli tak, to zachęcamy po prostu, żeby pójść do organu prowadzącego i też przedstawić tą sytuację bardzo tak no, szczegółowo, znaczy pokazać właśnie, że było finansowanie takie, że jakie są w ogóle umocowania też właśnie. Bo my to tę osobę mamy już normalnie wpisaną w arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny. Tak? Z tym, że tam jest zaznaczone od do i że jest to niepełny etat. Być może, że no, trzeba tutaj jednak się, tak jak pani Jasia mówi, udać do organu prowadzącego
i wyjaśnić i potrzeby, i te zasady prawne. Skoro jest to nie jest typowo przedszkole, tylko zespół szkolno-przedszkolny, może byłoby łatwiej po prostu jakąś tę osobę zatrudnić jakby do szkoły, tak, a tylko nie wiem, kilka godzin, żeby na przykład pomagała również w tym oddziale szkolnym, jeżeli po prostu innej możliwości nie będzie. Tak, i też to, co jeszcze wcześniej pan dyrektor mówił, że w przedszkolu, jeżeli to jest typowo do przedszkola zatrudnienie, to może po prostu pomoc nauczyciela, to też jest jakieś rozwiązanie, ale zachęcamy, że w pierwszej kolejności szukać rozwiązań z organem prowadzącym. Jeżeli to rzeczywiście się zupełnie nie uda i będzie już zupełnie ściana, to wtedy można też szukać oczywiście wsparcia w różnych fundacjach i innych źródłach, ale żeby naprawdę w pierwszej kolejności próbować z organami prowadzącymi, no bo dopóki nie będziemy wywierać nacisku na organy prowadzące, to będziemy tkwić w takim tymczasowości właśnie wiecznego poszukiwania z roku na rok, a jeżeli uda się pracować z organem prowadzącym tą współpracę na lata, no to wtedy to będzie już też rozwiązanie takie stałe, tak? Znaczy będzie to też bardziej dla państwa wygodna sytuacja, bardziej stabilna i też dla systemu bardziej, mi się wydaje, odpowiednie po prostu, żeby te fundacje rzeczywiście były wsparciem doraźnym w sytuacjach kryzysowych, nagłych, ale żeby to jednak była systemowe finansowanie, no bo mamy te rozwiązania prawne, więc korzystajmy z nich. Nie widzę jakichś kolejnych pytań na czacie, więc ja być może wyłączę w takim razie to nasze nagrywanie, pożegnam się z osobami, które oglądają nas później, ale jeszcze zachęcam osoby, które tu są, do skorzystania cały czas.